Witam. Na tym filmie pokażę Wam ze statystyki matematycznej, jak ewentualnie rozkład dwuwymiarowej zmiennej może wykazywać niezależność tych zmiennych lub ewentualnie zależność. Oznacza to tyle, że może występować jakaś korelacja między zmienną x i zmienną y. Może, nie musi. Musimy sprawdzić tak zwany warunek niezależności dwóch rozkładów. I teraz tak, musimy sprawdzić, czy prawdopodobieństwo tego, że x przyjmie konkretną wartość, ale z możliwych wartości, czyli minus 2 lub 2, przemnożone razy prawdopodobieństwo konkretne, że y przyjmie 0, 1 lub 2, musi się równać prawdopodobieństwu takiemu łączonemu, że x przyjmie jednocześnie określoną wartość i y też przyjmie określoną swoją wartość. I tak musi zachodzić taka zgodność dla każdego z sześciu pól. Jeżeli x przyjmuje dwa wartości, y przyjmuje trzy wartości, to możliwych sprawdzeń, które byśmy musieli dokonać, jest sześć maksymalnie. I teraz tak, jeżeli x jest równy 2, a y przyjmuje wartość 0, to prawdopodobieństwo takie warunkowe wynosi 0,3. I musimy sprawdzić, czy x, prawdopodobieństwo tego, że x przyjmie 2, ile wynosi? Ono wynosi 0,3, 0,2 i 0,1, czyli niezależnie ile przyjmie wartość y, i to prawdopodobieństwo będzie wynosiło 0,6. Jednocześnie musimy obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że y przyjmie wartość 0, niezależnie jaką wartość przyjmie x. Czy będzie minus 2, czy będzie 2. Takie prawdopodobieństwo dla y, gdzie wynosi 0,2 plus 0,3, czyli będzie wynosiło 0,5. A ile wynosi prawdopodobieństwo, że jednocześnie x przyjmie wartość 2, a y 0? To sprawdzamy z naszej tabelki x równy 2, y równy 1. Na przecięciu tego wiersza i kolumny mamy 0,3. A więc możemy powiedzieć, że przemnożenie tych dwóch prawdopodobieństw jakby brzegowych równe jest temu prawdopodobieństwu w środku tabeli, czyli dla tego przykładu jednego z sześciu możemy sugerować, że rozkład o dwóch zmiennych losowych może być niezależny, ale nie musi. Idziemy dalej. Żeby to potwierdzić, że wszystko jest niezależne, to dla każdej z sześciu liczb trzeba dokonać dokładnie takiego samego sprawdzenia. Nie zawsze to od razu wychodzi po pierwszym sprawdzeniu, że te iloczyny nie są równe temu prawdopodobieństwu w środku tabeli. Teraz jeżeli x jest równy minus 2, a y równa się 0, czyli sprawdzamy, że x równa się 2, a minus 2, a y równa się 0, czyli tu łączne warunkowe prawdopodobieństwo wynosi 0,2, a prawdopodobieństwo tego, że x jest równy minus 2, czyli niezależnie od tego, ile wynosi y, wynosi 0,2 plus 0,1 i 0,1, czyli będzie to 0,4. A prawdopodobieństwo, że y przyjmie 0, przed chwilą liczyliśmy, wynosiło to 0,5, czyli jeżeli wiemy, że prawdopodobieństwo tego, że x przyjmie właśnie wartość minus 2, ale a y tylko 0, a nie każdą dowolną, to w tym momencie wynosi 0,2. Czyli po sprawdzeniu tego warunku jedno prawdopodobieństwo to brzegowe razy drugie, czy to jest równe 0,2? Ja powiem, że tak. Czyli powiemy, że dla tej pary tych dwóch wyników warunek na niezależność zdarzeń został spełniony. A teraz sobie sprawdzimy kolejny przykład. Czyli dla wartości prawdopodobieństwa, które mówi, że x jest minus 2, a y przyjmuje wartość 1. W tej sytuacji, jeżeli x jest równy minus 2, to niezależnie od wartości y, czyli będzie to 0,2, 0,1 i 0,1, czyli będzie to w tym momencie 0,4. Jeżeli chcemy określić, jakie jest prawdopodobieństwo, że y przyjmie 1, to niezależnie, czy x przyjmie minus 2 czy 2, wynosi to 0,1 i 0,2, czyli 0,3. A prawdopodobieństwo to punktowe,
że y przyjmie 1, a x minus 2, to prawdopodobieństwo wynosi 0,1. I pytanie, czy te prawdopodobieństwa brzegowe po przemnożeniu dadzą nam to prawdopodobieństwo, które jest w środku. Tu wychodzi przypadek, że jakby wynik przemnożenia jest różny od wyniku 0,1, który jest w środku tabeli. Co to nam daje? To, że na pewno warunek na niezależność dwóch rozkładów nie został spełniony dla każdego z możliwego z sześciu wariantów, czyli rozkłady są od siebie zależne, a mówiąc prostszym językiem, może zachodzić jakaś zależność korelacyjna między jednym a drugim rozkładem.